Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny raz mam niezwykłą przyjemność publikowania filmu na moim kanale vlogowym. Ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam na rozwój kanału tego głównego, ale też na rozwój treści online nie tylko moich, ale też mojej żony. A słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat algorytmu YouTube'a. Algorytm 2020 jak działa i dość ładnie podpowiada też twórcom, co można zrobić, i daje też tak zwany feedback, czyli odpowiedź zwrotną, udziela tej odpowiedzi zwrotną. zwrotnej. I dzisiaj Dzisiaj w tym opracowaniu postaram się Wam pokazać, jakie wytyczne w tej chwili YouTube traktuje jako te wiodące wytyczne, jeżeli chodzi o proponowanie filmów, ale też o powodzenie danego filmu. Jak to się dzieje, że jeden film ma większe powodzenie, drugi nie. Więc przejdźmy do konkretów, zobaczymy sobie. Słuchajcie, jak to wygląda w moim przypadku. Ja przygotowałem sobie taki przykład, już Wam pokazuję w takim razie. Mamy tutaj. Mój kanał YouTube'owy, i tutaj jest jeden z ciekawszych filmów, a mianowicie on był najpopularniejszym filmem w miesiącu poprzednim, czyli w miesiącu sierpniu. Jest to film dotyczący aktualizacji. I zobaczcie, pierwsza sprawa to jest klikalność ale też następna to zaraz po o tym powiem o klikalności natomiast to co jest ważne to jest velocity i stosunek do średniej ilości filmów publikowanych zobaczcie średni zakres który tutaj mam to jest 700 powiedzmy w tym wypadku czy 800 do 1600 natomiast ten film osiągnął prawie dwukrotność dlatego był promowany druga sprawa też bardzo ciekawa czyli velocity jest bardzo ważne i to co możemy zrobić z tym to bezpośrednio po po publikacji filmu udostępnić go na social mediach, na grupach danych tematycznych i w ten sposób ten film wypromować, czy na swoim facebooku, czy na innych social mediach. W ten sposób wypromować ten film, żeby miał duże velocity, czyli dużą prędkość na początku ten film, żeby miał dużą ilość odbiorców. To jest niesłychanie ważne. Druga rzecz, która jest też jest istotna, to jest utrzymanie. Uwagi odbiorców. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj, w, jak film nam biegnie, w miarę jak nam biegnie, wiadomo, że tych odbiorców ubywa, tak? Ale tutaj są takie miejsca, gdzie warto, słuchajcie, zrobić to, żeby wpleść grafikę, tak zwany B-roll, albo grafikę. Ja w tym momencie wkomponuję grafikę. Smart I zobaczcie, co się dzieje, że faktycznie ludzie oglądają ten fragment. Dlatego, że zaczynam pokazywać te rzeczy, które, gdzie zaszły zmiany. Widzicie to? To jest dokładnie to miejsce, czyli ludzie powtarzali sobie ten moment, i warto takie rzeczy jak, jak sceny w tle do filmu zawrzeć, dlatego, że ludzie powtarzają sobie, a zarazem współczynnik średni czas oglądania bardzo nam rośnie. Tutaj akurat mam 32%, uważam, że on nie jest zły. Ale e, tak to wychodzi w przypadku e, tego filmu. Współczynnik lajków i dyslajków nie jest aż taki bardzo istotny, to tylko wpływa na to, czy nasz film, czy nasze treści będą pokazywane dalemu odbiorcy, czy nie. Jeżeli ktoś nas lajkuje, będzie oglądał i będzie widział nasze produkcje kolejne. Jeżeli natomiast e, dyslajkuje, czyli daje kciuka w dół, nie będzie widział naszych treści. Więc to jest stosunkowo proste i tutaj nie ma jakichś e, specjalnych pod tym względem wielkich filozofii, natomiast to, co jeszcze mogę powiedzieć, to jest właśnie ten współczynnik klikalności miniatur, czyli nazwa i miniatura powinny być ze sobą bardzo związane i one powodują, że film jest klikany, tak? Czyli jeżeli ktoś ma film jak, ikonę jako e, proponowaną, miniaturę jako proponowaną, klika w nią, więc trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu na fajny opis, ale taki, który jest relatywny do treści, żeby nie był clickbaitowy, jednocześnie żeby był ciekawy, no i też sporządzenie odpowiedniej miniatury. Ja zwykle staram się sporządzać swoje miniatury w Canvie, sam wykonuję fotografię, natomiast tutaj mam charakterystyczne szablony i, i treści w darmowym programie Canva naprawdę dobrze to wygląda. No i sam lejek, jeżeli chodzi o wyświetlenia naszych miniatur w stosunku do, do tego, e, co było oglądane, Zobaczmy sobie na przykład z ostatnich 90 dni. Tutaj widzicie, jak to wygląda. Tutaj mamy taką sytuację. Oczywiście te dane nie zawsze są adekwatne, bo tutaj widać, że są też takie sytuacje jak 6 czerwca, gdzie zupełnie bez, bez głowy to jest pokazane. Ale mamy tak, wyświetlania miniatur 40 tysięcy tak, tego filmu. Następna sprawa to jest 2,8. Wyświetlenie filmów z tychże miniatur, czyli ktoś, kto kliknął, zobaczył i kliknął, to tylko 2,8, a z tego czas oglądania był właśnie taki 259 godzin. Więc widzimy, jak nam się to zmniejsza, i to jest ważne, jeżeli chodzi o współczynnik klikalności. Tutaj mamy z powiadomień 6%. Więc jak widzicie, są też źródła, i Facebook jest też dość dużym źródłem. Ja Miałem 16% z Google Search, czyli z poszukiwań. Trzeba też robić treści, które są wyszukiwane, bo tu widać, że 80% ludzi mnie wyszukiwało, jeżeli chodzi o ten, tę treść. Aktualizacja oprogramowania do drona. Bardzo ciekawa treść, bardzo istotna, nie? I nagle mamy taką sytuację. Także widać. Słuchajcie, że e, algorytmy są do, przewidywalne dosy, o, dosyć. Kończąc, chciałem powiedzieć właśnie to, że algorytmy są przewidywalne i możemy działać, tylko żeby e, treści na bieżąco tworzyć atrakcyjne, e, nie zawsze nam to idzie i czasami tworzę dwa, trzy filmy bardzo podobne i też potencjalnie wyszukiwane i słuchajcie, i wcale nie jest tak, że te filmy one są na, podo na podobnym poziomie, lądują, bo okazuje się, że wcale nie. I wielokrotnie może być taka sytuacja, że te filmy po prostu mają zupełnie inny ruch i e, inną prędkość, inną atrakcyjność. Tak po prostu bywa, więc trzeba więcej eksperymentować. Ale co do algorytmów, to jest mniej więcej to, co chciałem Wam powiedzieć na tym etapie, że na pewno w ten sposób pracują algorytmy. Ja jeszcze mogę pokazać jedną rzecz, chociaż. Może nie w tej chwili, ale bo pokażę to przy okazji innego filmu. Ale YouTube też podpowiada, jeżeli chodzi o powodzenie Twojego filmu. Tam w panelu jest ocena ostatniego filmu i daje nam odpowiedź zwrotną, czy ten film lepiej się ogląda niż poprzedni, czy słabiej. I co powoduje właśnie takie zjawiska między innymi że subskrybenci dobrze oglądają albo nie subskrybenci albo osoby które którym poleca YouTube ten film nie wybierają go i tak dalej i tak dalej więc jest trochę tych Opcji i uważam, że to jest fajna sprawa, słuchajcie, w kolejnych odcinkach też przy, przy, przybliżę, jak to w praktyce wygląda. Ja mam w tej chwili 2,5 miliona prawie odtworzeń na YouTube. to oczywiście kanał jest mały, bo ma 11, dobijamy do 12 tysięcy w tej chwili subów na tym głównym kanale, ale ilość odbiorców jest naprawdę spora, i jeżeli chodzi o ilość wyświetleń też, także to mnie w tym przypadku bardzo cieszy. I też zostaje, YouTube jednak jest taką opcją, że cała, cała ta treść zostaje, ona jest wyszukiwana. Przez odbiorców i druga sprawa, że można ją posegregować playlisty i faktycznie jest wyszykiwane. Słuchajcie, na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o takie ciekawostki odnośnie algorytmów. Jeżeli macie jakieś komentarze czy coś do dodania, bo na pewno opominąłem pewne rzeczy, jeżeli chodzi o e, algorytmy, jeżeli chodzi o udostępnienia, jeżeli chodzi o e, inne tematy związane z powodzeniem filmu, na przykład przypięcie komentarza, ale o tym będę mówił też e, w następnych odcinkach, tak jak e, na przykład ekran końcowy, czy Karty polecające, czy przypięcie komentarza, czy może podział na dane rozdziały filmu, bo to jest też istotne. Jeżeli ktoś siedzi mocniej na YouTube, to będzie wiedział o co chodzi. Trzymajcie się.